Wykonaj mnożenie i doprowadź do najprostszej postaci. Aby wykonać mnożenie wyrażeń wymiernych, najpierw każde z wyrażeń w liczniku i mianowniku rozłożymy na czynniki. W pierwszym liczniku skorzystamy z wzoru skróconego mnożenia. Mamy tutaj postać a kwadrat minus b kwadrat. Naszym a jest x, naszym b jest 3, dlatego że 9 można zapisać jako 3 do kwadratu. Zapiszemy to w postaci dwóch nawiasów, czyli a minus b razy a plus b. Dostajemy x minus 3 razy x plus 3. W pierwszym mianowniku wyciągniemy wspólny czynnik przed nawias. Wspólnym czynnikiem dla 2x i 4 jest 2. I teraz na pierwszym miejscu wstawimy liczbę, która pomnożona przez 2 z powrotem da nam 2x. Jest to oczywiście x. Na drugim miejscu wpiszemy liczbę, która pomnożona przez 2 da nam plus 4. Czyli mamy tutaj plus 2. Jak opuścimy nawias, mamy 2 razy x z powrotem 2x, 2 razy 2 z powrotem 4. W drugim liczniku nie jesteśmy w stanie nic zrobić, czyli go przepisujemy. Natomiast w drugim mianowniku wyciągniemy wspólny czynnik przed nawias. Dla czwórki i dwunastki wspólnym czynnikiem jest 4. No i tu mamy x kwadrat i x. Maksymalnie jesteśmy w stanie wyciągnąć jednego x. I znowu wpisujemy tu taką liczbę, która pomnożona przez 4x da nam z powrotem 4x do kwadratu. Będzie to x. Tu wpiszemy liczbę, która pomnożona przez 4x da nam 12x, czyli tym razem będzie to minus 3. Sprawdźmy. 4x razy x, 4x kwadrat, 4x razy minus 3, minus 12x. Teraz sprawdźmy, co można poskracać na krzyż. Tutaj mamy wyrażenie x minus 3 w liczniku, tu jest x minus 3 w mianowniku, więc możemy w całości to wyrażenie skrócić. Tutaj mamy wyrażenie w mianowniku x plus 2, tu jest w liczniku x plus 2, więc również w całości możemy to wyrażenie skrócić. I więcej chyba nie mamy niczego do skrócenia. Jak wszystko poskracaliśmy, co można, to teraz możemy przejść do mnożenia. Pamiętamy, że ułamki mnożymy w ten sposób, że licznik mnożymy przez licznik, mianownik przez mianownik. W pierwszym liczniku zostało nam wyrażenie x plus 3. W drugim liczniku tylko 1, czyli po pomnożeniu przez 1 i tak dostaniemy x plus 3. W pierwszym mianowniku została nam 2. A w drugim mianowniku zostało nam 4x. I tylko jeszcze uprośćmy. Mamy x plus 3 przez 8x.